witam wszystkich na kolejnym treningu. Odmeldować się kto jest. Czekam jeszcze chwileczkę i zaraz zaczynamy. Myślę, że wszyscy są gotowi. Dzisiaj trening poprowadzę sam. Kuba niestety ma zajęcia. Musi wykonać pewną pracę. Dlatego nie szło tego przełożyć, ale myślę, że sam spokojnie sobie dam radę, przerobimy to, co sobie na dzisiaj zaplanował. Stajemy ładnie, usumbidaci, rej, os, sezam, mokuso, zamykamy oczy. Kemok, otwieramy oczy. Szamini, rej. Os. Tkani, rej. Kirutsu. Rej. Os. I zaczniemy od takiej luźniutkiej rozgrzewki. Bardzo bym chciał, żebyśmy przystępowali do treningu już troszeczkę rozgrzani, bo to są takie proste rzeczy, które można sobie samemu wykonać, a ja chciałbym, żebyśmy na tych zajęciach skupili się na tych elementach, które wymagają jakichś tam doprecyzowania, potwierdzenia, że te elementy wykonuje się w taki czy w inny sposób. Natomiast ogólną rozgrzewkę myślę, że każdy może sobie wykonać sam, ale króciutko na pewno przed każdym treningiem coś tam sobie zrobi. Łapki i luźno biegnie. Ok, wystarczy, luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieramy jedno kolano. Rozcieramy drugie kolano. Ok, midzi ręka. Shiro. Hidari. Shiro. Prawa ręka, naciągamy w barku. Druga strona. I moje ręce. Shiro. Ok, i dalej noga. Wykrok. Dociskamy biodra. Starać się trzymać wyprostowane plecy. Nie pochylamy się i zmieniamy. Druga noga. Do góry luźno bioderka. Drugą stronę. Kamaje. I luźno wymach nogi. Ja przypomnę, żeby starać się nie robić, że za każdym razem ta noga spada daleko do tyłu. Tylko trzymamy ugięte kolano. Robimy wymach, pozycja praktycznie się nie zmienia. I liczę. I san, si, to, rok, syć, hać, kio, tu. I zmieniamy. Druga noga. I san, si, tu, rok, syć, hać, tu, tu i luźno biodra. Drugą stronę. Stajemy w kamanie.
i robimy po łuku kolano wraca. Ta sama zasada, chciałbym, żebyśmy nie robili, że tu najpierw robimy ruch, potem kolano. Kolano jest ugięte, pracuje same biodro bez przemieszczania się, tak? I liczyć na zewnątrz. Ni, san, si, to, rok, seć, hacz, tu, tu. Zmieniamy, druga noga. Ecz, ni, san, si, tu, rok, seć, hacz, tu, tu. I luźno biodra. Drugą stronę. Kamae. I teraz robimy po łuku do środka. Ta sama zasada, nie kolebiemy się. Kolano z przodu ugięte, trzymamy łapki, jedziemy. Idź. I. San. Si. Tu. Rok. Syć. Hacz. Tu, tu i zmieniamy, druga noga, ecz, ni, san, si, tu, rok, syć, hacz, tu, tu i luźno biodra. Drugą stronę. Jeszcze raz wykrok. I robimy luźno wymak. Przypominam, żeby kolano było prosto. Palce były w górę. Nie ciągniemy nogi w ten sposób. Palce jak najbardziej do góry. I liczę. Idź. Ni. San. Si. Tu. Rok. Syć. Hać. Tu, tu i zmieniamy nogę. Ecz, ni, san, si, tu, rok, syć, hacz, tu, tu i luźno biodra. Drugą stronę. I myślę, że tyle, jeśli chodzi o tą króciutką rozgrzewkę. Ja mam tylko prośbę, jeszcze taką wielką do Was wszystkich, żebyście pamiętali o tym, że teraz jest to dla Was sprawdzian. Sprawdzian takiej samokontroli, samopilnowania siebie. Nikt na Was nie zwraca uwagi. Część osób ćwiczy sama, część osób ćwiczy z bratem, z siostrą, czy tam z rodzicami, ale nie ma tego takiego nadzoru osoby, która zawsze stara się pokazać, że to należy robić poprawnie, zwracać uwagę na błędy. Teraz ta rola przypada dla Was. Wy jesteście jednocześnie uczniem i nauczycielem. Musicie pamiętać, że to od Was zależy, jak trening będzie wyglądał. Jeżeli ktoś będzie chciał, to ten trening będzie naprawdę bardzo mocny. Te rzeczy, które wykonujemy, nawet po tych kilka razy, pozwolą na to, żeby ten trening był naprawdę na wysokim poziomie. Bo kiedy mamy już tą technikę robić mocno, to wtedy macie te trzy razy w przód, trzy razy w tył, zrobić naprawdę najmocniej, jak potraficie. Ja tylko przypomnę, że powtarzanie pewnych elementów jest to jedna z form nauki. Nauka metodą powtórzeniową, więc jeżeli my będziemy robili takie tylko sobie ruchy, po to, żeby je zrobić, to uczymy się w ten sposób. A więc wyrządzamy sobie poniekąd troszeczkę krzywdę, jeżeli robimy nie tak, jak powinniśmy to zrobić. Staracie to robić najmocniej, jak potraficie, z pełnym zaangażowaniem, nikt Was nie pilnuje, musicie pilnować się sami. Chciałbym, żebyście o tym bardzo pamiętali, bo tylko wtedy
jakość tych treningów będzie naprawdę, naprawdę duża. No to dobra, dzisiaj powtórzymy sobie te elementy z wymagań, które przerobiliśmy i na pewno zrobimy wymagania dzisiaj na 6 Q, bo ostatnio zrobiliśmy wymagania na 7 Q, na pas pomarańczowy. Dzisiaj skupimy się na tym, żeby zrobić, powtórzyć sobie pełne wymagania na 7 Q, czyli tak jak to jest po kolei, mimo to, że część rzeczy będziemy powtarzali, bo to oizuki, gedambarai, gyakuzuki będzie się powtarzało przy poszczególnych wymaganiach. Ale ja chciałbym, żeby każdy, kto będzie sobie korzystał z tego materiału w późniejszym czasie, żebym mógł sobie zobaczyć, że teraz to są właśnie te konkretne wymagania. I chciałbym, żebyśmy się na tym właśnie skupili. Już zostawimy te białe i żółte pasy, skupimy się na tym, co będzie, jeśli chodzi o pas pomarańczowy. Do powtórzenia teraz, tak? Powtórzymy sobie wszystkie elementy, jeśli chodzi o kwestie wymagań na 7 Q. Ale zanim do tego przystąpimy, to podstawa, czyli kichon, te wszystkie elementy będziemy powtarzali wiele razy po to, żebyśmy robili poprawnie, żebyśmy eliminowali wszystkie błędy, które w czasie wykonywania się gdzieś tam pojawiają i my staramy się je sami zauważać i musimy je poprawiać. Ja Was niestety nie widzę, staram się to opisać w taki sposób, żeby można było samemu zwrócić uwagę na wszystkie te elementy, które są do tego potrzebne, żeby zrobić poprawną, mocną, dynamiczną technikę, tak? To więc skupimy się od kibadachi. Dwie szerokości bioder, stopy tak jakbyśmy mieli stopy razem, dwie szerokości bioder, kolana ugięte, ale uginamy kolana na zewnątrz, nie do środka, na zewnątrz, plecy wyprostowane, biodra wypchnięte, pięści zamykamy w ten sposób, zaciskamy kciuki, nie musimy ich mieć teraz mocno zaciśniętych, są zamknięte, mocno zaciskamy w momencie uderzenia i rozluźniamy. Lewa ręka na biodro, ja sobie tylko zdejmę zegarek, bo będzie mi troszkę przeszkadzał. Kibadachi, lewa na biodro, prawa do przodu i robimy mocno z wydechem, tak? Robimy mocno wydech. Ja będę liczył, więc niestety tego nie będę mógł robić razem z Wami, ale liczę na to, że Wy będziecie robili teraz bardzo mocno. Powtórzymy 10 tsuki najmocniej jak potraficie. Pamiętając o tym, że ręka przy wyjściu i przy powrocie wychodzi ocierając o bok. Nie przekręcamy tułowia, barków. Głowa jest, to jest tylko ruch biodra i biodro wraca. W ten sposób to wygląda. Ruch biodra wypycha nam rękę, biodro wraca. I robimy mocno. Ex, ni, san, si, kyo, ruch, six, hach, kyo, ciu. Ok. Teraz skupimy się na bloku gedambarai. Powtórzymy sobie po 10 technik. Pamiętając o tym, że to nie jest tylko ten ruch rąk tu, blok, blok i właściwa technika. I robimy. Ić, ni, san, si, go, rób, syć, hać, kiu, ciu. I robimy ageukę. Ta sama zasada, dwa bloki i dopiero właściwy blok. Ić, i san, pamiętać o tych blokach? Si, nie robimy tylko samych rąk tutaj. Go, rok, syć, hać, kio, ciu. Ok, rozluźniamy nogi, rozluźniamy ręce. Pamiętajcie, że trzeba ćwiczyć podstawy. Dobrą formą jest ćwiczenie przed lustrem, przed odbiciem w drzwiach, w szybie, w meblach, żebyśmy widzieli, jak my wykonujemy tą technikę, bo przeważnie tak jest, że wiedza jest troszeczkę przed tym, jak robi nasze to ciało. I staramy się do tego dochodzić, żeby nasza technika była na poziomie naszej wiedzy. Oczywiście liczę na to, że tą wiedzę zgłębiacie, że te wszystkie wypowiadane słowa, zdania u Was zostają zapamiętane, i że to przynosi jakiś sensowny efekt.
Teraz pozycja zenkutsu dachi. Zen przód, kutsu zgięty, dachi pozycji. Obie stopy staramy się trzymać na wprost, pamiętając, że przy przejściach nie patrzymy pod nogi, tylko robimy najpierw ruch, potem możemy sobie skontrolować naszą pozycję. I kolano nie pracuje na boki, kolano pracuje tylko przód, tył. W ten sposób pracuje. I druga pozycja, zenkutsu dachi, tak samo ugięta kolano i wtedy mamy idealne zenkutsu dachi połączone i powstaje nam pozycja kiba dachi. Jeśli chodzi o pozycję kokutsu dachi, w kiba dachi ciężar ciała spoczywa dokładnie na środku. W zenkutsu dachi 70%, około 70% ciężaru ciała spoczywa na nodze przedniej. W kokutsu dachi jest odwrotnie, na nodze z tyłu. I to jest ważne, że z tego środka przenosimy ciężar ciała na nogę z tyłu. Kolano jest tak, jakby byśmy robili zenkutsu dachi w przód. Natomiast rzut drugiego kolana jest troszkę za naszą piętą. I to jest bardzo ważne. Plecy powinny być wyprostowane i zwracać uwagę na to, bo częsty błąd jest taki, że ucieka nam kolano do środka, bo biodro nam się zamyka. My musimy biodro otworzyć w obie strony. Nie ma ani w jedną, ani w drugą. Biodro się otwiera w obie strony. Obie nogi muszą iść na zewnątrz. To jest trudna pozycja, ale na to proszę zwrócić uwagę. I teraz sobie powtórzymy technikę Shuto Uke. Shuto, kant dłoni, Uke, blok. Wszystkie Uke to są bloki. Wszystkie Uchi to są cięcia. Proszę o tym pamiętać. Stoimy w kokutsu dachi i ta sama zasada. Blok przejściowy, tak jak do Gedanbarai, tak jak do Ageuke, robimy blok przejściowy, Shuto w kokutsu dachi. I będziemy zmieniali technikę, zmieniali ruch, przestawiali się z jednej strony na drugą. I robimy Echi, Ni. Pamiętając o tym, że tu nie jest tylko sam ruch ręki, tu pracują całe barki. Echi, Ni, San. I sprawdzamy teraz, czy ułożenie naszych stóp jest prawidłowe. Musi być równo taka literka L. 90 stopni są pięty ustawione. I robimy dalej. Chi, Go, Rok. I znowu sprawdzony, patrzymy. Jest ok, jeśli nie, to drobna korekcja. I robimy dalej. Ech, Ni, San, Chi. I znowu patrzymy. Jest ok. I w ten sposób należy ćwiczyć. To jest najlepszy sposób do tego, żeby sobie doskonalić swoją własną technikę, podstawową technikę, czyli własny swój kichon. Bardzo istotna sprawa, nie należy zapominać o kimę, bo niektórzy robią w ten sposób, że jest i zatrzymują powietrze w środku. To ruch, przepona wypuszcza, wypycha nam całe powietrze w bardzo krótkim czasie i dopiero na końcu następuje napięcie mięśni, to jest przy bloku, to jest przy uderzeniu ręką, czy przy kopnięciu nogą, za każdym razem w ten sposób to działa. Musi być im mocniejsza dynamika naszego ruchu, mocniejszy, szybszy wydech, tym będzie szybsza nasza technika. Chciałbym, żebyście o tym pamiętali. To teraz powtórzymy sobie wszystkie wymagania, które robiliśmy na siódme Q. Chciałbym, żeby ćwiczyli wszyscy, niezależnie od tego, czy ta technika będzie sprawiała Wam problem, ja tutaj mówię o tych młodszych stopniach, starać się wykonywać tą technikę, żeby nabyć takiego samego suchego schematu nad tymi wszystkimi drobnymi elementami, które trzeba będzie poprawić, na pewno będziemy pracowali, ale trzeba mieć opanowany taki suchy schemat i potem dopiero nanosić wszystkie poprawki. Stajemy sobie tak, żebyśmy mogli zrobić trzy techniki do przodu. Robimy Hidari Zenkutsu Dachi Gedanbarai, Jime, bo taka jest komenda przy wykonywaniu tych poleceń na egzaminie. Hidari, czyli lewa, Zenkutsu Dachi, czyli pozycja przednia,
Gedambarain, glob zagarniający na poziom niski, dzime czy hadzime, znaczy wykonać, zaczynać. Robimy tutaj. Starsza grupa może trzymać kamaje, natomiast my z tą młodszą grupą robimy technikę na tak, jak ona została wykonana. Pamiętając o tym, że zenku cudaci odpowiednio są kolano. Z przodu ugięte, z tyłu noga wyprostowana. I robimy 3 razy oizuki. Uderzenie proste do przodu. Liczę. Ech, ni, san, shiro. Pamiętając o tym, że przenosimy ciężar ciała. Ech, ni, san. Do przodu. Robimy teraz. To ja sobie kartkę wezmę tu. Będę widział. Age uke, yakuzuki. Age uke, blok. Gyakuzuki, pamiętając o tym, że tu pracuje biodro, gyakuzuki, uderzenie proste, przeciwne. I robimy. Ech, ni, san, i shiro. Ech, ni, san. Przy tych podstawowych technikach nie należy się za bardzo spieszyć. Każdą jedną technikę musimy skończyć i liczy się poprawność wykonania poszczególnych technik. Nie liczy się, żeby to wykonać szybko. Kolejna technika to jest sotouke gyakuzuki. Sotouke, czyli blok do wewnątrz, gyakuzuki, uderzenie przeciwne. I liczę. Ech, ni, san, i shiro. Ech, ni, san. I kolejna technika. Uchiuke kizamizuki gyakuzuki. Uchiuke, blok do zewnątrz, kizami, technika stopująca, gyakuzuki, uderzenie proste, przeciwne. I robimy. Ech, ni, san i shiro. Pamiętając o balansie ciała, tułów jest wyprostowany. Ech, ni, san. I kolejna technika to jest shutouke w koku cudaci, gyaku no kite w zenku cudaci. Ja tylko przypomnę, po shuto nie przestawiamy nogi. Nie skręcamy tak, że nasze biodra są ustawione wąsko i pozycja jest chwiejna. My z koku cudaci musimy zrobić ten ruch tak mocno, żeby nam wypchnęło biodro do przodu. I robimy powoli. Ech, ni, san i shiro. Tu ręka jest zamknięta na biodrze, pamiętać o tym. Ech, ni, san i tyle. Rozluźniamy się chwileczkę. Można zrobić sobie łyczek wody i robimy za chwilę. Za chwilę robimy dalej. I wracamy na miejsce. Teraz robimy technikę uraken uchi w zenku cudaci. Uraken, grzbiet pięści. Ja pokazywałem te części. Ważne, żeby wiedzieć, jak te pięści rozróżnić. Seiken, przednia powierzchnia pięści. Uraken to jest grzbiet pięści. To nie jest cała pięść, to są tylko te dwie pierwsze kostki. Uchi, czyli to jest cięcie. Dosłowne tłumaczenie można sobie w ten sposób to przeanalizować. Jest to cięcie grzbietem pięści. Pamiętając o tym, że przy uraken ręka nie wychodzi daleko, nie pracują całe barki, robimy tak, jakbyśmy skończyli tsuki. To też jest uraken, kończy się w tym samym miejscu. Błąd, który się będzie pojawiał, to przy tym kolano będzie nam uciekało do środka. Proszę na to zwracać uwagę. To jest dosyć istotny taki element. I już stajemy w zenku cudaci.
i robimy Uraken Uchi w Zenku Tsudachi. Pamiętając o tym, że robimy blok przejściowy otwartą dłonią, ale nie w ten sposób. Dłoń, palce są razem, blok z góry, od dołu, powoli przejście, Uraken, ręka wraca. I robimy Eits. I San. I Shiro. Eits. I San. Pamiętając o tym, żeby nie pracowała ręka w ten sposób, bo będziemy sobie wyrywali staw barkowy, tylko dłoń ułożona jest tak, nie w ten sposób. W ten sposób to jest naturalne ułożenie naszych mięśni. Teraz otwieramy i ręka wraca do punktu wyjścia. Kolejną techniką jest technika wymagania Mae Geri. Mae, czyli przód, Geri, czy Keri, to jest kopnięcie. Tłumaczenie, kopnięcie do przodu. Zenku Tsudachi, ważne, ja pokażę bokiem, żebyśmy tego nie robili, że najpierw tułów, potem dopiero nogę i ta noga jeszcze w dodatku opada. Staramy się, żeby tułów był w miejscu, to my kolano musimy wyciągnąć, kolano, teraz jest dopiero kolano, teraz jest dopiero ruch biodrów. Kopnięcie, noga wraca i wracamy. Ważne, żebyśmy w czasie kopnięcia nie stali, to tak może pokażę, nie stali na palcach. To musi być stopa. Stopa może być ułożona dowolnie. Albo w ten sposób do kopnięcia, albo możemy ją przestawić w ten sposób, bo to też będzie dobre ułożenie bioder. W zależności od tego, jak daleki zasięg nasza technika ma być wykonana, na jak daleko. To teraz robimy sobie, no ja mam miejsca na trzy techniki, jeśli ktoś nie będzie miał tyle miejsca, to sobie zrobi kroczek, ja będę na tyle wolno liczył, żebyśmy zdążyli. Kamae, zasłaniamy strefę Jodan, strefę wysoką, strefę Chudan, łokcie blisko siebie, nie w ten sposób. Ręce nie pracują przy kopnięciach, nie robimy w ten sposób, dłonie są, ręce są przy ciele. I robimy Eits. I San. Mawate. Myśmy wprawdzie to wykonywali, ale nie zwróciłem dokładnie uwagi, jak to zrobić. Staramy się wykonać blok Gedambarai. Odwracamy się. Ściągamy nogę do nogi i wychodzimy do bloku Gedambarai. Pokażę teraz waszą stronę. Blok przejściowy Gedambarai. Gedambarai. Młodsze stopnie mogą uczyć się tego schematu w ten sposób, że przestawiamy tą nogę. Przestawiamy tą nogę, robimy blok. Natomiast chciałbym, żeby już pomarańczowe, zielone pasy robiły na takiej zasadzie, że cofamy nogę do pozycji wyjściowej. Stąd robimy blok Gedambarai. Jeśli ktoś zrobi Ageuke, to też będzie dobrze. Chodzi o to, żebyśmy wykonali właściwy blok. I robimy w drugą stronę. O, to może to. I robimy trzy razy Maigie. Eits. Ni. San. I Mawate Eits. I Kamae. Kolejna technika to jest Mae Rengeri. Chudan, Jodan z międzykrokiem. Ren, czyli podwójny. Pierwszą technikę Maigie robimy na Chudan. Zatrzymujemy krótki. Krótka pozycja, drugą staramy się kopać na dwa różne poziomy. I nie wymagam, żeby kopać bardzo wysoko. To jest kwestia indywidualna w zależności od tego, jakie kto ma predyspozycje, jeśli chodzi o kwestie właściwości naszych bioder. Natomiast jeśli ktoś nauczy się poprawnie wykonywać technikę, to czy on będzie ją kopał na Chudan, czy będzie ją kopał na Jodan, to jest kwestia czasu i możliwości rozciągania. Ważne, żeby opanować prawidłowy schemat wykonania. Robimy tylko dwa przejścia. Kamae i robimy. Jest Eits. Jedna technika. Druga technika. Koniec. I raz. Dwa. Koniec. Ręce nie pracują, biodra nie pracują. I robimy Mawate. Obracamy się. Kamae i znowu robimy Eits. Raz. Dwa. I Mawate. I Kamae. Bardzo proszę, żeby starać się przy każdym jednym ruchu
robić wydech. Jeżeli nie zdążyliście czegoś zrobić, to proszę to chwilę opuścić i robić to w miarę na bieżąco. Ja staram się robić takie dłuższe przerwy, żeby każdy mógł swoją tą technikę wykonać, żeby mógł popatrzeć, zwrócić uwagę na wszystkie ważne elementy. No to jest taki trochę niedoskonały trening na odległość, ale uważam, że ma bardzo wiele plusów. Możemy powtarzać w nieskończoność, możemy oglądać samych siebie. Na treningu nie pozwalam używać telefona. Teraz w domu telefon jest wskazany. Ustawić go, nagrywamy. Ja dostałem chyba tylko od dwóch osób bardzo króciutkie filmiki, jak osoby ćwiczą. Nie bójcie się tego, to tylko zostaje w informacji dla mnie. Obejrzę i napiszę indywidualnie filmików. Nie będę wrzucał na ogólną grupę. Mogę wrzucić zdjęcie, ale to też zawsze pytam o to, czy ktoś chciałby, żeby to zdjęcie było wrzucone, czy mi na to pozwala. Ja wtedy takie zdjęcia powrzucam. Natomiast filmiki są tylko do mojej dyspozycji. Ja je obejrzę i napiszę, na co należy zwrócić uwagę. To jest taki wyższy poziom tych treningów zdalnych. Nie bójcie się tego robić. Nikt wam za to głowy nie urwie. Pamiętajcie o tym, że musimy sobie w jakiś sposób radzić i tylko to jest jedyna możliwość, żebym ja zobaczył, w jaki sposób wykonujecie technikę. Bo mam większe doświadczenie i na pewno dostrzegę więcej elementów, które trzeba jeszcze troszeczkę dopracować, a chciałbym, żebyście szli właściwą drogą, a nie błądzili, szukając tego właściwego elementu. Kolejna technika, którą powinniśmy zrobić przy wymaganiach na siódme kyu, to jest yokogiri kekomi. Kekomi, czyli wbijamy technikę. Yokogiri kekomi. Skibadachi kamae. Poruszamy się w tamtą stronę, a więc ręce są ułożone w bok, przestawiamy nogę, wyciągamy kolano i teraz należy skręcić biodro, przestawić stopę, na której stoimy, wypychamy nogę, noga wraca i wracamy do kibadachi. Yokogiri kekomi. W ten sposób zatrzymujemy. Yokogiri keage. Kolano odchodzi troszeczkę, nie idzie do przodu i skręca, tylko idzie jednocześnie. Po łuku, kolano, stopa do góry, wracamy do kibadachi. Keage, czyli podbicie, kekomi, czyli wbicie. Ustawiamy się w kibadachi i jeśli ktoś ma miejsce, robimy trzy przejścia. Echi, ni, przestawiamy się i trzecia technika. San. Noga musi wrócić, ona nie może nam spadać. Po kopnięciu wraca kolano ugięte. Mawate, to jest obracamy się w drugą stronę. Genambarae, kamae i robimy w drugą stronę. Ni. San. Mawate, kamae. Pamiętając o tym, że my yokogiri wykonujemy po linii prostej do przodu. Nie robimy tego, niektórzy wykonują yokogiri w ten sposób, że ta noga idzie tak. Gdyby zrobił zdjęcie na samym końcu naszej techniki, to ta noga jest ułożona identycznie. I niektórzy właśnie robią w ten sposób, ta noga sobie wraca. To jest zła technika, to już jest takie trochę mawashi, po łuku noga. My musimy kolano wyciągnąć, wprowadzamy nogę po linii prostej. Zatrzymujemy, noga wraca do kibadachi. I kolejna technika, yokogiri keage, czyli podbijamy, też nie robimy wysoko. Wysokość pasa wystarczy, a chodzi mi o poprawną technikę. Kamae i robimy. I San. Mowa ty. Ec. Ni. San. Mowa ty. Kamaj. Wy sobie odpoczywacie, kiedy ja opowiadam i staramy się właśnie
wykorzystywać te wszystkie elementy. Mnie słychać, kiedy opowiadam, niekoniecznie trzeba wtedy patrzeć, więc szybki łyczek wody. Myślę, że jesteśmy gdzieś koło połowy treningu. Szybki łyczek wody i robimy kolejną technikę. Na siódme Q jest jeszcze Mawashi Geri. Mawashi, czyli po łuku. Geri, Keri, bo tak można mówić, to jest kopnięcie. Maje Geri, czyli w przód kopnięcie. Yoko Geri, w bok kopnięcie. Mawashi Geri, kopnięcie po łuku. I tu też jest ważna rotacja biodra. Musi biodro wrócić. Starać się nie robić takich wiatraków. Tu biodro, kolano wychodzi. Kolano, teraz jest kopnięcie. Noga wraca, przeciągamy nogę do zenku cudaci. Musi być wydech. Kopiemy albo grzbietem stopy, albo podbiciem stop. To jest kwestia dowolna, w zależności od tego, jak komu pasuje i jaki efekt chce tej techniki zrobić. Kopnięcie podbiciem stopy jest troszeczkę dłuższy zasięg, natomiast kopnięcie grzbietem stopy jest dłuższy zasięg, bo stopa jest obciągnięta, natomiast podbiciem stopy ta technika skraca się około 5 do 10 cm. To niby nie ma wielkiego znaczenia, ale jednak jeśli zatrzymamy rękę przed ścianą 10 cm, to ręka nas nie zaboli. Natomiast jeśli zrobimy ruch ręki stojąc 10 cm od ściany o 11 cm, to poczujemy, że ściana zostanie na miejscu, a my będziemy ubolewali nad naszą pięścią. Nie polecam takiego kontaktu, uczyć się troszeczkę inaczej. Stajemy w zenku cudaci, robimy Mawashi Geri. Kamae, zenku cudaci. I robimy Echi, Ni, San. Mowa te. Echi, Ni, San. Mowa te. Kamae. I to jest wszystko, jeśli chodzi o wymagania z kihonu. Do tego dojdzie kata. Przy pomarańczowym pasie jest to kata Heian Sandan, Heian Nidan. Na pomarańczowy pas jest kata Heian Nidan, Heian Sandan dla chętnych, bo to już jest kolejny krok do tego. Natomiast wykonujemy tutaj Bunkai, czyli interpretację kata powinniśmy znać na schemat wykonania ruchów przy kata Heian Nidan. I do tego dochodzi Gohon Kumite, ale na temat Kumite poświęcimy zupełnie oddzielny trening. Chciałbym, żebyśmy wszyscy przerobili sobie tylko kihon, te podstawowe techniki. Teraz żółty, zielony pas jest biały, żółty, pomarańczowy, zielony, czyli szóste Q. Jeśli chodzi o wymagania na szóste Q, dochodzi kilka nowych technik. Dochodzi technika Yoko Enpi Uchi, dochodzi technika Ura Mawashi Geri i dochodzi technika kombinacja Shiho Gyaku Zuki. Dzisiaj to też sobie przerobimy, bo myślę, że na tyle miejsca jest. Tu potrzeba 1,5 metra w każdą stronę, a nawet metr przy dobrym układzie. Wszystko zależy od tego, jaki to jest duży. Powtórzymy sobie wszystkie elementy, które są wymagania na zielony pas. Pierwsza technika San Bonzuki. San, czyli trzy bon, potrójny, ręczny, cuki, uderzenie proste. Ważne jest, żeby nie uderzać wszystkich technik na jeden poziom. Z prostego względu. Jeśli będziemy walczyli i uderzymy pierwszą ręką na poziom Jodan, partner się zasłoni i dwie kolejne ręce pójdą też na Jodan, to praktycznie trafiamy w blok. Tak jak ja się zasłonię, to może tam i 20 razy uderzać na strefę głowy i będę zasłonięty. Natomiast jeśli pierwsza technika trafi na Jodan, ja się zasłonię, druga technika trafi na Chudan, to ja, jeśli będę robił blok dwiema rękami, bo tak się często zdarza, że góra, dół i za którymś razem nie zdążymy, powinniśmy chronić strefę, tak? Jedna ręka
druga ręka to jest wtedy wykonalne. Mamy większe prawdopodobieństwo trafienia tam, gdzie partner jest odkryty. I taka wskazówka, starajcie się nie uderzać na ślepo, czyli nie uderzyć schematycznie. Jeśli jest sam Mondzuki, to robię Jodan, Chudan, Jodan. W Kihonie super, natomiast w Kumite, natomiast w interpretacji kata pamiętajcie o tym, że my musimy wykonywać technikę tam, gdzie znajdujemy wolne pole do trafienia. Taki częsty błąd, który się jeszcze pojawia, to jest to, że jak ktoś trzyma gardę, to zamiast trafiać w głowę, to trafiamy w rękawice. Jest to taki troszeczkę zły nawyk z tych elementów treningu, gdzie my mamy uczyć się kontroli i staramy się wtedy nie trafiać w głowę, tylko trafiać w rękawice, żeby nie odczuwać tych wszystkich uderzeń i potem nam to zostaje. Czyli robimy sobie taki zły nawyk. My musimy świadomie wiedzieć, teraz uderzam w rękawice, ale w walce powinienem starać się trafiać w partnera. To przechodzimy do techniki Sambonzuki. Ważna rzecz. Pierwsza technika, biodro. Druga technika, trzecia technika. To już jest wyższy stopień i tu proszę zwracać uwagę na to, że przy pierwszej technice Tsuki kolano jest lekko ugięte. Teraz wypychamy biodro. Jest Gyakuzuki i znowu robimy Kizamizuki. Kolano powinno się ugiąć, to przełożenie w biodry. Nie może to wyglądać w ten sposób. Raz, dwa, trzy, bo biodra praktycznie stoją i my zrobiliśmy trzy razy ruch ręką. To nie jest żadna technika. Technika to jest cały schemat prawidłowo wykonanego jakiegoś uderzenia, bloku czy kombinacji. Proszę na to zwracać uwagę. Stajemy w Hidari Zenkutsudachi, Kamae i robimy powoli do przodu Sambonzuki na trzy tempa. Eć robimy. Raz, ni, san. Eć, ni, san. Eć, ni, san. W ten sposób należy się uczyć. Nie chciałbym, żeby dzisiaj ktoś robił jedno tempo. Złe wykonanie, nie dzisiaj. Nawet jeżeli ktoś uważa, że robi na tyle dobrze, to bardzo proszę, żeby zwracać uwagę na to, że dzisiaj robimy na tempo. Patrzymy, kontrolujemy i sprawdzamy swoje biodra. I wracamy do tyłu. Ec, raz, ni, san. Ec, ni, san. Ec, ni, san. San Gonzuki, trzy uderzenia techniki ręcznej do przodu. Kolejna kombinacja to jest Ageuke Gyakuzuki, ale sobie szybciutko powtórzymy, tu już bez większego komentarza, pamiętając o tym, że musi być blok przejściowy. Zenkutsudachi robimy do przodu. Na jedno tempo. Ec, ni, san, shiro, ec. Pamiętając, kolano ugięte, teraz dopiero wypychamy biodro. Ni, san. Kolejna technika. Uchiuke Kizamizuki Gyakuzuki. To już też robiliśmy, ale sobie jeszcze raz powtórzymy. Dzieląc to na blok i podwójny kontratak. Zenkutsudachi, kamae i robimy. Ec, ni, san, shiro, ec, ni, san, lok i podwójne uderzenie. Kolejna technika to jest Sotouke Kizami Uragenuchi Gyakuzuki. Tu są trzy różne techniki. Jest blok, technika uraken, czyli cięcie i technika prosta, Gyakuzuki, czyli uderzenie przeciwną ręką do nogi. Każdą jedną technikę staramy się robić oddzielnie. Stajemy w Zenkutsudachi, kamae i robimy na trzy tempo. Ech, sotouk, ni, urakenuchi, san, Gyakuzuki. Ech, kolano ugięte. Ni, uraken, san, Gyakuzuki. Ec, ni, san.
Shiro, pamiętając o tym, że nam kolano tu nie uciekało. Ej! I san! Ej! Ni! Ej! Ni! Soto! Uraken! Gyakuzuki! W ten sposób to należy dzielić technik blok. Potem można robić jednocześnie blok i podwójna technika, jeśli chodzi o kontr. Kolejna technika, która jest, to jest Shutouke Kizami Maigiri Gyaku Nukite. Na poprzednich stopień na siódme Q była technika Shutouke Gyaku Nukite. Tutaj jest jeszcze Kizami Maigiri. To już przerabialiśmy na którymś z wcześniejszych treningów samą technikę skoku Tsudachi. Nie ma ciągnięcia, podnoszenia tej nogi, tylko staramy się uczyć w ten sposób, że jest niska pozycja i kiedy podnosimy nogę, powinniśmy lecieć do przodu. My musimy ten ruch zrobić na tyle szybko, żeby nasza pozycja za bardzo się nie przechyliła do przodu. Po shuto musimy zrobić Kizami Maigiri, kiedy stawiamy technikę, nogę na ziemi, to musimy wykonać już uderzenie Nukite, powoli. Ej, tego się wprawdzie nie da powoli pokazać, ktoś musiałby mnie trzymać. Ja skrócę pozycję. Kizami Maigiri, kiedy stawiamy do Nukite, pozycja zmienia się na Zenku Tsudachi. Próbujemy. Stoimy w Zenku Tsudachi i powoli robimy. Ej, ni, san. Ej, shuto, ni, san. Ech, shuto, w koku Tsudachi. Ni, kizami maigiri, gyaku, nuki. To samo robimy do tyłu, pamiętając o tym, że przenosimy środek ciężkości, nie pochylamy się. Ej, ni, san. Ech, ni, san. Ech, ni, san. W ten sposób wykonana technika, będziemy ją powtarzali, na pewno będziemy robili ją coraz lepiej. Łyczek wody i za chwilę wracamy. Dobra, wracamy na miejsce. Kolejna technika, nowa technika, to jest shuto uchi. Shuto, kant dłoni, uchi, jak wcześniej już tłumaczyłem, to jest cięć. Shuto, uk, blok. Shuto, uchi, cięcie. Są dwa sposoby wykonania tej techniki. Można wykonywać tak, jakbyśmy robili soto, uk, stąd otwartą ręką. Można też wykonywać shuto, uchi z ręki ułożone w hikite, ręka na biodrze, stąd też można wykonywać shuto. To jest tak, ja staram się stanąć na środku. To jest tak, jakbyśmy robili ruch do przodu. Dłoń musi przejść za oś. To nie jest tak, że ta ręka musi przejść daleko. Nie ma takiej potrzeby. Nie robimy tego ruchu długo, daleko. Teraz, gdybyśmy robili po łuku, to zabiera nam to za dużo czasu. W walce czasami może się zdarzyć, że my musimy ominąć gardę i wtedy ten ruch będzie uzasadniony. Natomiast teraz mamy nauczyć się samego schematu prawidłowo wykonanej techniki do przodu. Więc proszę zwracać uwagę na to, żeby ta technika była robiona powoli, dokładnie. Przechodzimy za oś ciała. Za oś ciała. Podobnie jest przy kopnięciu Mawashigiri, kiedy kolano dochodzi do linii kopnięcia, natomiast stopa przekracza linię kopnięcia. Tu jest to samo, łokieć jest na osi trafienia, natomiast dłoń przechodzi delikatnie za oś trafienia. Stoimy w Zenku Tsudachi, robimy blok przejściowy, tak jakbyśmy robili blok przejściowy do Soto Uke. Idź, przejście, ni, shuto, nie za daleko. Dłoń przechodzi za oś naszego ciała. I kolejne przejście. Ej. Ni. Tu jest dłoń
Tak jakbyśmy trzymali talerzyk, tu nie jest mocno ugięta ręka, ale też nie jest ręka wyprostowana. Ona jest minimalnie ugięta. Dystans regulujemy nie długością wyprostowanej ręki, tylko regulujemy tym, jak daleko poruszamy się na nogach. San i Shiro. Edge, blok przejściowy. Ni. San. Tyle jeśli chodzi o Shuto, Uchi. Pamiętajcie, żeby to było cięcie. I tu ręka już robi ruch po łuku. Po łuku, nie po linii prostej. Po linii prostej wychodzi nasza ręka praktycznie do samego końca i dopiero na końcu robi ruch. Podobnie jest przy technice Nikatsukigeri, gdzie to jest tak, jakbyśmy kopali Maigeri. W ostatniej fazie dopiero następuje skręt. Yoko Enpi Uchi. Trudna technika o tyle, że musimy poruszać się w pozycji Kibadachi. To nie jest łatwa pozycja. Często popełniamy ten błąd, że podnosimy się góra-dół przy przechodzeniu. Podnosimy się góra-dół, to jest nasz błąd, bo gdyby nam ktoś rzucił 100 kg na plecy, to za każdym razem musielibyśmy to 100 kg podnieść. A my musimy je tylko przesunąć. To jest tak, jakbyśmy chcieli podnieść samochód i przestawić go o metr do przodu czy do tyłu. Nie trzeba go podnosić, wystarczy go przepchnąć. On po to stoi na kołach, tak samo my. To są nasze kółka, my mamy przewieźć nasz ciężar, a nie mamy go podnieść góra dół. Yoko w bok, enpi łokieć, uci cięcie łokciem. Pamiętając o tym, że nasza pięść z przodu nie jest złożona w ten sposób, tak mięśnie są skręcone niepotrzebnie. W ten sposób, to jest naturalne ułożenie naszej ręki. I w ten sposób następuje uderzenie. Nie tak, bo tutaj przekręcamy sobie mięśnie i to siłujemy się sami sobą. Uderzenie jest w ten sposób. Czy Maje Enpi Uchi też pięść jest ułożona w ten sposób. Nie tak, bo tak niepotrzebnie napinamy mięśnie. To jest naturalne ułożenie. I proszę teraz, żeby każdy sobie zrobił w ten sposób. Tak ułożył rękę i trzymamy pięść w ten sposób. I teraz napinamy lekko rękę i przekręcamy tą rękę. Jest ciężko, tak jest prościej wykonać. I to jest naturalne ułożenie naszej ręki przy uderzeniu Mae Enpi Uchi, czy Yoko Enpi Uchi, czy Mawashi Enpi Uchi. Wszystkie te techniki mają podobnie ułożoną pięść. Stajemy w Kibadachi. Tu będziemy przesuwali się, zamieniając pozycję. Pamiętając o tym, że się nie podnosimy. To nie jest tak, że my przesuwamy się w ten sposób i cały czas uderzamy w jedną stronę. My zmieniamy pozycję. Takie jest założenie w Kihonie. My musimy tutaj w tych podstawach nauczyć się przemieszczania w różne strony w naszych pozycjach. Co nie znaczy, że w walce nie będziemy mogli wykorzystać dojścia w ten sposób. To jest zupełnie inna historia. My mamy mieć wypracowane mięśnie, wypracowane nawyki, a potem dopiero wybieramy sobie to, co nam najlepiej pasuje i będziemy to stosowali w elementach kumite, czyli w elementach walki. Stajemy w Kibadachi, głowa jest na wprost, kamae, i robimy przejście, zamieniamy stop. Też noga nie idzie takim długim łukiem, tylko staramy się robić ten ruch tu. Obracamy się w biodrach. Na razie same nogi pracują. Kibadachi, prostujemy, jedna linia. I zamieniamy, przechodzimy. Pamiętając, nie góra-dół. Nie robimy góra-dół. Nie robimy góra-dół, tylko pracujemy na jednym poziomie. Jeszcze raz idziemy. Same nogi. I w drugą stronę. Teraz do tego dołożymy ręce. Z góry, blok przejściowy. Tu staramy się nie łapać w ten sposób. To jest takie nienaturalne. Tyle, ile nam pozwoli. Tak jakbyśmy chcieli zrobić blok Shuto czy blok Gedanbarai. Te ręce są dokładnie w ten sam sposób. Czasami zdarza się, że ktoś ma rękę zamkniętą, rękę otwartą. To już jest forma dowolna. Nie jest to błędem. Chciałbym tylko, żeby mieć świadomość tego, po co mamy zamkniętą rękę, albo po co mamy rękę otwartą, żebyśmy wiedzieli, po co to robimy.
Żeby starać się zrozumieć każdy ruch naszego ciała, my musimy działać wspólnie. Bo jeśli będziemy robili coś przeciwko naturalnym naszym schematom, elementom, predyspozycjom, to te techniki nie będą grały. My musimy je dopasować do naszych możliwości. Kibadachi, kamae i powoli robimy. Nie łokieć za daleko, w ten sposób, pamiętając, że pięść jest ułożona, tak? Druga ręka jest zamknięta na biodrze. I kolejne przejście. Ta ręka, co uderzała, robi blok. Przechodzimy od dołu empi. I do tyłu, nie idziemy w ten sposób, tylko wracamy przez plecy. Tu cały czas mamy, tu byśmy musieli się odwrócić i przez pewien czas nie widzę przodu ataku. Natomiast tutaj cały czas jestem przodem. W tym momencie musiałbym obrócić głowę o 270 stopni, czy nawet o 360, natomiast tu głowa zostaje od dołu empi. I kolejne przejście, blok i empi. Tyle jeśli chodzi o technikę Yoko Empi Uchi. Maigeri, Mairengeri, Yoko Geri. Wprawdzie jest w Zenku Tsudachi, ale temat kopnięć dopracujemy sobie na kolejnych treningach, bo przed kopnięciami należy troszeczkę bardziej rozgrzać nasze biodra, a teraz mieliśmy techniki ręczne, więc chciałbym, żebyśmy poświęcili tą końcówkę treningu na te elementy, które robiliśmy w Kihonie, jeśli chodzi o ręce. To szybciutko, zostało nam parę minutek. Shiho Gyaku Zuki. Shi, 4, Shiho, 4 kroki, 4 strony, 4 ruchy. Bo to tak można tłumaczyć. Gyaku Zuki, czyli uderzenie przeciwne, uderzenie proste, przeciwne w 4 strony. Tak to można prosto robić. I to, ten element, ten schemat wykonujemy zaczynając w lewą stronę, w prawą stronę. Czy uznamy lewą stronę, kiedy zrobimy blok lewą ręką, czy uznamy lewą stronę, kiedy zrobimy pierwsze gyaku zuki lewą ręką, jest bez większego znaczenia, bo i tak musimy robić w jedną i w drugą stronę, jak komu pasuje, jak sobie to układa. Proszę tylko pamiętać, że jeżeli robimy sobie prawa, czyli liczymy, że teraz u mnie prawa to jest prawe gyaku zuki. Jak będzie lewa, to zaczynamy lewe gyaku zuki. To pozwala nam na zmianę stron, na szybkie przemieszczenie się w różną stronę i obronę przed czterema partnerami, bo to z czterech stron będzie różny atak, nikt nie będzie biegał dookoła nas, tylko my musimy zwrócić uwagę na to, z której strony będzie padał atak. Stanąć sobie tak mniej więcej na środku pokoju. Pierwszy ruch robimy blok przejściowy, dłoń otwarta, przejście, gyaku zuki, lewa noga, prawa ręka. I pamiętać, jak prawa uderzała, to teraz będzie lewa uderzała. O 180 stopni, czyli za plecy, robimy blok przejściowy, gyaku zuki. Teraz uderzała lewa, będzie uderzała prawa w lewą stronę. Blok przejściowy, gyaku zuki. I przez plecy, uderzała prawa, będzie uderzała lewa, gyaku zuki, wracamy do yoi. Jeszcze raz ta sama zasada, można sobie powtarzać. Prawa, lewa, prawa, lewa. I wracamy do yoi. Teraz zrobimy na drugą stronę. Prawa ręka robi blok przejściowy, lewe gyaku zuki. Przez plecy. Lewa uderzała, teraz prawa uderza, teraz lewa uderza i przez plecy uderza prawa i wracamy do yoi. Jeszcze raz lewa zaczyna, lewa uderza, lewe gyaku zuki, prawe gyaku zuki przez plecy, teraz bok, lewe gyaku zuki przez plecy, prawe gyaku zuki i wracamy do yoi. Proszę pamiętać o tym, że każda jedna technika musi być wykonana dynamicznie, musi być wykonana mocno. To tyle, co chciałem dzisiaj zrobić na treningu. Przypominam o zadaniu codziennie jedna więcej pompka.
bardzo proszę, bo zbliża się czas do zrobienia minimum 20 pompek, nagranie filmiku i wysłanie filmiku do mnie. To jest takie zadanie domowe. Jeśli ćwiczy w domu więcej osób, to fajnie, gdyby ustawić sobie telefon i wszyscy jednocześnie robili pompki. Bez znaczenia w jakim tempie, nie musicie robić tym samym tempem. Bardzo proszę o to, żeby to do mnie dotarło. To jest tylko do mojej oceny. Chcę wiedzieć, że te zadania są wykonane. Bardzo proszę o pytania. Ja nie dostaję dużo pytań odnośnie tego, co robimy. Ja wiem, że pyta zawsze ten, kto coś wie. Najczęściej boicie się zadać pytania, żeby ktoś nie pomyślał, że wy coś źle rozumiecie, czegoś nie umiecie i wstydzicie się zapytać. To jest najgorsze, co może być. Musicie mieć zaufanie do swojego trenera, do swojej osoby prowadzącej, do swojego mistrza. Musicie mieć zaufanie i pytać o wszystko. Pytać o wszystko. Tylko wtedy będziecie mogli uzyskać właściwą odpowiedź. Na pewno nie powiem, że jesteście głupi, bo wy powinniście to rozumieć i wiedzieć. Na pewno takiej odpowiedzi nie będzie. Wytłumaczę zasadność. Jest różnica między lenistwem a tym lenistwem, czyli jeżeli ktoś powinien znać nazewnictwo i nie wie, jak się to nazywa, natomiast między tym, że ktoś nie rozumie, jak wykonać daną technikę. Jeżeli ktoś się mnie zapyta, no co to jest to uraken uchi, jak się to nazywa i będzie miał powiedzmy ten zielony czy niebieski pas, to dla mnie jest to takie trochę lenistwo. Natomiast jeżeli ktoś się mnie zapyta, w jaki sposób wykonać dobrze uraken uchi, to jest bardzo dobre pytanie, bo ktoś może nie rozumieć zasady schematu wykonania i to jest o tyle trudne. Chciałbym, żebyście rozróżniali tą możliwość. Trener jest jak wasza nawigacja. Wy wpisujecie temat, adres do wykonania i trener wam mówi w lewo, w prawo, niżej, zatrzymaj się, zawróć, bo to jest źle, cofnij szybciej, mocniej i w ten sposób wspólnie docieramy do celu. Ale musicie mieć w pełni zaufanie do tego, żeby takie pytania zadawać. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się we wtorek, jutro jest sobota, niedziela, to dla chętnych w sobotę oczywiście trening. Ja w poniedziałek pracuję, mam służbę, więc mnie nie będzie, nie jestem dostępny. Spotkamy się we wtorek i oczekuję propozycji na kolejne dwa bądź jeden trening. Odpada piątek, bo ja też mam służbę, więc zostaje wtorek, środa i czwartek. Możemy w te trzy dni zrobić trening po kolei. Tak myślę, żebyśmy sobie to ustalili na przyszły tydzień, ale oczekuję propozycji. Dzisiaj to na tyle. Stajemy w Musumbidachi. Rei. Os. Sejzam. To jest ważny element każdego treningu. Usiąść chwilę, odprężyć się, zostawić wszystko to, o czym mówiliśmy, to, co robiliśmy i wracamy do normalnego sposobu oddychania, poruszania. Po treningu można znaleźć sobie czas na to, żeby powtórzyć, ale teraz jest czas na relaks. Zamykamy oczy, mokuso, bardzo powoli oddychamy. Otwieramy oczy. Szomeni rej. Os. Tkani rej. Os. Kiryotsu. Rej. Os. Arigato. Widzimy się we wtorek.